Łuszczyca, czyli łuszczący się lakier bezbarwny na karoserii naszego rumaka, jest wizualnie rzeźnią. Auto wygląda jak śmierć na chorobowym, pojazd wręcz krzyczy, że jest mu niedobrze. Nieleczona łuszczyca może prowadzić do takiego oto stanu, w którym jest już za późno i pozostaje już tylko strzelić baranka. Pokażemy zatem, co robić, żeby nie dopuścić do wylinki. Założenie jest takie, żeby praca była maksymalnie prosta. Robimy to w formie testu. Naprawę rozpoczyna Ania, żeby pokazać, że sprawa jest naprawdę nieskomplikowana. Robi to po raz pierwszy w życiu, więc nie ma mowy o rutynie. Zaczynamy jak zwykle od umycia strefy naprawy i okolic. Następnie glancujemy na mokro gąbką melaminową. To usunie resztki brudu i lekko przepoleruje. To etap ważny, choć często lekceważony. Później bywa, że zdziwiony jest Ignacy, że coś tu nie cacy, jak macha papierem 2000, a tu nagle robi mu się rysa do blachy. Gąbka melaminowa to świetna sprawa. Jest niezwykle skuteczna w usuwaniu wszelkiego rodzaju zabrudzeń, nawet takich poważnych, z którymi nie daje sobie rady myjnia czy ścierka z mikrowłókna. Warto się w coś takiego zaopatrzyć. Zużywa się dość szybko, ale na szczęście jest tania. Do delikatnego punktowego szlifu używamy gwiazdki Zia P2500. Mocujemy ją do klocka z rzepem. Jest co prawda specjalny uchwyt, ale jest kosmicznie drogi, czyli dla amatorów niedostępny. Pracujemy gwiazdką, bo nie chcemy dokopać się do blachy i dodatkowo chcemy sprawdzić, na ile poradzi sobie blender. Szlifujemy te miejsca, gdzie lakier się odłupał. Niestety okazało się, że doza szlifowania lakieru gwiazdka jest za drobna. Musielibyśmy bardzo długo pracować, a nie o to chodziło. Zatem na tym etapie daliśmy sobie w końcu spokój, tym bardziej, że zauważyliśmy płaty lakieru odstające od karoserii do usunięcia szpachelką. Zatem ten etap jest do pominięcia w tym wariancie. Teraz działamy papierem wodnym Zia P2000 na całą powierzchnię, którą będziemy nękać bazą i lakierem bezbarwnym. Ten papier, żeby miał odpowiednie właściwości, musi się moczyć w wodzie pół godziny i musimy o tym pamiętać i wcześniej się przygotować. Teraz właśnie używamy plastikowej szpachelki do odłupania odstającego lakieru. To chyba najszybszy i najprostszy sposób. Po wszystkim używamy gwiazdki, żeby wygładzić krawędzie lakieru bezbarwnego. To na pewno nie zaszkodzi. Jak na razie robota nudna jak mycie nóg, ale cóż począć. Trzeba to zrobić, żeby osiągnąć pożądany efekt. Po tym wszystkim oczywiście myjemy i wycieramy do sucha. I teraz wygląda to tak. Maskowanie. Bardzo ważna sprawa, bo ścieranie farby czy lakieru z miejsc, gdzie ich nie powinno być, zajmuje dużo więcej czasu i jest wkurzające jak komar w namiocie. Ja sam czasem nie przykładam się do maskowania i później zgrzytam zębami. Tak to w życiu bywa, że dopiero jak wszystko zawiedzie, to czytamy instrukcje, dlatego doradzam oglądać filmy uważnie i robić to, co jest pokazywane na filmie, no chyba, że pokazujemy, jak nie robić. Przed użyciem sprayów oczywiście odtłuszczamy strefę naprawy, używamy specjalnego preparatu, a nie jakichś wynalazków. Kiedyś zadzwonił do mnie taki gość z tych, wiecie, co piszą wirusy na domofony, że on używa acetonu i nie chciał dać się przekonać, że jest w błędzie. Po tygodniu zadzwonił ponownie, co ma robić, bo wyszła mu jakaś koronka. Dowiedziałem się, że użył również swojego podkładu. Jedyne, co mogłem doradzić, bo to już było pomieszanie technologii, to robota od początku, ale tym razem zgodnie z technologią. Na razie wygląda to jak kałuża moczu, ale już zabieramy się za nakładanie bazy koloryzującej. Niestety zaczęło ostro wiać, musiałem zatem przejąć pałeczkę od Ani, bo ubrała się niezbyt odpowiednio, a wiatr rozsiewał bazę po okolicy jak Amerykanie stonkę, co widać na filmie. Dodatkowo nadciągały chmury i stało się jasne, że zacznie padać niebawem. Pewnych procesów nie da się przyspieszyć, ale aplikacje tak. Ponieważ robiłem to już wiele razy, to nie musiałem się zastanawiać co i jak i robota szła szybko. Przy bazie nawet rękawiczek nie zdążyłem założyć. Byłem tak szybki, że trzeba by mnie było na lasso łapać. Jak widzicie, staram się nakładać bazę krótkimi strzałami z bliska, tak by jak najwięcej towaru trafiało na auto, a nie w kosmos. Słowem, robota delikatna jak pierdnięcie w kościele. Jak się okazało, wystarczyła jedna warstwa, bo stary kolor już przecież był i wszystko ładnie kryło, mimo że kolor jest trójwarstwowy. Ponieważ szlifowaliśmy bardzo delikatnie, nie musieliśmy używać podkładu i oszczędziliśmy przez to ponad godzinę, co okazało się zbawienne.
A wracając jeszcze do maskowania, zobaczcie, że rura wydechowa jest niezamaskowana. Błąd, który później naprawiłem, ale lekko pokropione zostało. Szybko zmyłem kropki i ślad po tym nie został. Teraz pewnie coś, co Was ciekawi, co z wtrąceniami, które się pojawiają przy lakierowaniu na dworze. Oto jak sobie z tym radzić. Ja użyłem czyściwa, ale najlepiej posłużyć się ściereczką antystatyczną. Sprawa prosta, ale musimy być skupieni na celu, jak liliput przy pisuarze. No i to, co tygrysy lubią najbardziej, czyli lakier bezbarwny. Już z kilku prób lakierowania przy takim wietrze daje się wysnuć wniosek, że bez polerowania się nie obejdzie. Po prostu nie da się nałożyć jednorodnych warstw, no przynajmniej mnie się nie udało. Być może ktoś ma takie zdolności i potrafi, ale statystyczny amator powinien się przygotować na polerowanie. To oczywiście zależy również od oczekiwań, ale ja mówię o doprowadzeniu do stanu nówka funkiel nieśmigana. Na filmie widać, ile lakieru idzie w komin. Są momenty, kiedy mniej wieje i wtedy lakier nakładam bardziej płynnie, ale to tylko chwilowe akcje. Większość z Was nie musi się tym zbytnio przejmować, bo Szczecin jest wyjątkowym miastem pod tym względem. Tu wieje codziennie. Pewnie w nadmorskich miejscowościach jest podobnie, ale już w głębi kraju powinno być znacznie spokojniej. Poza tym może uda się znaleźć bardziej osłonięte miejsce. Ja robię to w skrajnie trudnych warunkach, testując system. Ale to też nie jest tak, że specjalnie szukam wichury, jak sugerował jeden z komentatorów na YouTubie. Wiecie, jest grupa takich ludzi, którzy jakby mieli 1% inteligencji mniej, to by trzeba ich było podlewać. Do tej naprawy czaiłem się kilka tygodni, śledząc prognozy pogody i cały czas było kiepsko. W końcu wybrałem taki dzień, gdzie miało być w miarę spokojnie. No i tak było, jak zaczynaliśmy naprawę, ale sytuacja szybko się zmieniła. I finalnie było już nawet na mokro. Sami wiecie, jak to jest z prognozami. W takim wypadku, jak na filmie, trudno mówić o warstwie, czyli o jednorodnej powłoce, bo takiej nie da się uzyskać w takich warunkach. Zatem mówimy, powiedzmy, o cyklu, czyli pracy bez zbędnych przerw. Przy takim właśnie cyklu odczekujemy te 10 minut do kolejnego cyklu. W tej akurat naprawie były 3 takie cykle. No cóż, trochę się tutaj zacyklowałem. Tu może słów parę o efektach pracy. Każdy ma indywidualne oczekiwania. Niektórym na przykład nie przeszkadza, że auto wygląda jak pojemnik na biegunkę i chce tylko zabezpieczyć karoserię przed korozją. To oczywiście indywidualna sprawa i nie mam zamiaru się czepiać, ale z jednego warto sobie zdać sprawę. Tą technologią da się osiągnąć za je fajny efekt. Czasami wystarczy odrobina więcej pracy, żeby robota była super. Jeśli poświęcamy sporo czasu na pracę, to czy ma sens rezygnować z jakiegoś etapu czy produktu, żeby popsuć efekt? Dotarłeś prawie do celu i co? To tak jakby nas przycisnęło i biegliśmy przez pół miasta do domu i już będąc w kiblu narobili w gacie. Większość jednak chce, by było elegancko. Więc jedna prośba. Nie mieszajcie w technologii, róbcie tak jak na filmie, nie kombinujcie. Nie przyspieszajcie, nie zamieniajcie produktów i obejrzyjcie uważnie film. Najlepiej kilka razy. Wejdźcie na bloga, tam jest sporo wskazówek. Mamy fanpage Napraw Sam na Facebooku, jest tam też grupa Naprawa Samochodu. Jesteśmy na Instagramie jako Napraw Sam. Można również zadzwonić i się poradzić. Naprawdę nie chcemy, żebyście byli zawiedzeni. No, dość tych dygresji, wracamy do naprawy. Teraz od razu, bez czekania, po ostatnim ruchu z lakierem bezbarwnym działamy blenderem. Jak widać, delikatne strzały na łączenie starego i nowego lakieru bezbarwnego. Uwaga, nie za dużo, bo spłynie. Delikatnie jak astmatyk dmuchający w spirometr. Teraz właśnie sprawdzaliśmy, czy da się zlikwidować te firanki ze starego lakieru i niestety, tak jak myślałem, blender nie dał rady. Ładnie wtopił nowy lakier w stary, ale firanki zostały. Zdecydowanie mniej widoczne, ale jednak. Lakierowanie zakończone. Pozostało rozmaskować auto. Robimy to uważnie, żeby nie uszkodzić tego, co tak pieczołowicie zrobiliśmy. W trakcie rozmaskowania zobaczyłem, że w jednym miejscu nie dopsikałem blendera. Więc od razu poszły szpryce w te miejsce. Nawet na filmie widać, jak blender działa. Blade placki stają się błyszczące. Pamiętajcie, że lakier musi odsapnąć i to najlepiej z tydzień. Przez ten czas nie forsujemy samochodu, żadne rajdy czy myjnie. Kończymy rozklejanie i teraz mamy czas, żeby wstępnie ocenić, jak wygląda nasza bryczka po naprawie. Mnie się to jednak nie udało, bo przyszedł deszcz. I trzeba było zagęścić ruchy, zwijając sprzęt.
Jak zobaczycie później, deszcz nie zaszkodził ani trochę. Tak jak się spodziewałem, naprawa wymagała polerowania. Zaczynamy oczywiście od umycia strefy i przejechania po niej moim ulubionym sprzętem, czyli gąbką melaminową. Lakier był lekko matowy i z bliska widać było różnicę. Nie jakąś kolosalną, ale jednak. O polerowaniu są oddzielne filmy, więc przyspieszam zdjęcia, żeby nie tracić czasu. Ja użyłem zestawu do polerowania reflektorów, ale jeśli ktoś posiada polerkę, to oczywiście można użyć. Ważne, żeby była odpowiednia pasta i tu polecam naszą Zia Cut, a gąbka ma być twarda albo przynajmniej średnio twarda. Następnie myjemy i wycieramy. Na koniec używamy nabłyszczacza Magic, który nie dość, że nabłyszcza, to jeszcze usuwa resztki pasty polerskiej. No a teraz trzeba rzucić okiem na finalny efekt. Jest na tyle nieźle, że Ania, a to jej wóz, nie chce już żadnych poprawek. Jest zadowolona. Z odległości pół metra nie można dostrzec żadnych mankamentów. Nawet z bliska trzeba się postarać. Zresztą niech to sobie każdy sam oceni. Najważniejsze, że placek został zamknięty, a stary lakier związany z nowym i wada już się nie będzie rozszerzać. No i skoro właściciel jest zadowolony, to czego chcieć więcej? Tak dla przypomnienia zobaczmy, jak to wyglądało przed naprawą. I co charakterystyczne, akurat dla tego egzemplarza, widać, że jest to wada produkcyjna, bo łuszczyca pojawiła się również na innych elementach.